Kolejna atrakcja dla spacerowiczów pojawiła się w centrum miasta. Na pasażu Zamokszyr można zobaczyć nowoczesne ławki w nietypowych formach. Urządzenia są w kształcie liter. W tym tygodniu można oglądać, a także wypróbować je jako siedziska. Część ławeczek już w tym miejscu zostanie, bo nawiązuje do kulturalnego warzywniaka i pobliskiego Domu Kultury. Ku to dopiero początek, ku i literka L, czyli kultura. Tak, mamy nadzieję, że tyle literek uda nam się zakupić i taki właśnie napis powstanie na pasażu, no bo przecież jesteśmy właśnie przy ośrodku kultury, więc tylko taki może być, a literki w kształcie czy siedziska, czy ławeczki, jakbyśmy je nazwali w kształcie literek, to świetny pomysł, bardzo nam się spodobał ten pomysł, stąd też chcieliśmy go przenieść do Chrzanowa. Pomarańczowo-czerwone litery będą już stałym elementem tej przestrzeni. W kolejnych latach mają być dokupywane kolejne z nich, tworząc napis kultura. Białe ławeczki znalazły się tu tylko na czas trwania Małopolskiego Festiwalu Innowacji, jako przykład nowoczesnego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, ale także jako ilustracja do prezentacji, jaką w ramach festiwalu przygotowała firma produkująca te urządzenia. Wytwórcy mieli zresztą dla mieszkańców jeszcze jedną niespodziankę. W piątek też będzie niespodzianka od firmy, która dostarcza nam te literki, która producentem jest w Polsce, chyba jedyna tego rodzaju urządzeń. Będzie riksza, którą mieszkańcy będą mogli po pasażu po prostu zwyczajnie się przejechać. Nowe urządzenia budzą zainteresowanie przechodniów i radość wśród dzieci. Najmłodsi potraktowali je jako sprzęty do świetnej zabawy, a nie tylko miejsce do wypoczynku. Są przytwierdzone do podłoża na stałe. To właśnie dla maluchów między innymi chcieliśmy takie atrakcje sprowadzić i zamontować tutaj na pasażu. Na czas trwania Festiwalu Innowacji na pasażu stanął także nowoczesny słup ogłoszeniowy.